Zdrowie zaczyna się w jelitach, bo w końcu jesteśmy tym, co jemy. Od tego, co jemy, może zależeć to, czy przeżyjemy nasze życie w zdrowiu, czy może dopadnie nas choroba, która czyha gdzieś za rogiem. By do tego nie dopuścić, musimy dbać o nasze jelita, które są początkiem drogi substancji odżywczych do każdego zakątka naszego ciała. Gdy jelita zaczynają szwankować lub są regularnie podtruwane, kuleć zaczyna całe nasze ciało. W ostatnim filmie opowiedziałem Państwu o tym, jakie produkty wspierają pracę naszych jelit. Natomiast dziś sytuację odwrócę. Opowiem o produktach, które jelitom bardzo szkodzą. Musimy bowiem pamiętać, że jedzenie zdrowych produktów może zdziałać dla nas niewiele, jeśli w tym samym czasie są one atakowane przez żywność, która ograbia je z dobroczynnych bakterii, wprowadza w stan zapalny, czy też niszczy kosmyki jelitowe. Dlatego dziś wymienię listę produktów spożywczych, od których lepiej trzymać się z daleka, jeśli chcemy zachować w zdrowiu nasze jelita. Ale jak się okazuje, nie tylko żywność szkodzi jelitom. I tu będą Państwo bardzo zaskoczeni, co jeszcze. Dlatego zachęcam wysłuchać dzisiejszego odcinka do samego końca. A rozpoczynając dzisiejszą listę, zwrócę uwagę na szkodliwe skutki nadmiernego spożywania alkoholu. Nawyk ten nie tylko szkodzi naszemu mózgowi, ale również uszkadza błonę śluzową układu pokarmowego, prowadząc do upośledzenia jego podstawowych funkcji. Częstowanie naszego ciała procentami zwiększa naszą podatność na infekcje i zaburza wchłanianie składników odżywczych, co zostało udowodnione przez naukę. Łatwo się domyślić, że takie postępowanie prowadzi do niekorzystnych zmian w naszym mikrobiomie jelitowym. Mówiąc wprost, szkodliwe bakterie biorą górę nad tymi pożytecznymi. Natomiast jeśli nie chcemy zrezygnować z alkoholu całkowicie, to polecam od czasu do czasu sięgać po kieliszek czerwonego wina. I to nie tylko ze względu na jego smak. Z badań wynika, iż polifenole obecne w winie sprzyjają namnażaniu się dobrych bakterii w naszych jelitach, nawet przy umiarkowanym spożyciu. Dla porównania, gin wywołuje zupełnie odwrotny efekt. Więc, skoro poruszyłem już temat używek, sprawdźmy, co z naszymi jelitami robią papierosy. Wyniki badań wskazują, że aktywne palenie zwiększa ryzyko rozwoju choroby leśniowskiego Crohna, a co gorsza, zaostrza jej przebieg. Ponadto, palenie zmniejsza różnorodność naszego mikrobiomu jelitowego. Ale to, co bardzo ważne, zwiększa także przepuszczalność błony śluzowej jelit i upośledza jej odpowiedź immunologiczną. I w tym miejscu podzielę się z Państwem pewnym ciekawym faktem. Otóż osoby, które rzuciły palenie, często doświadczają przyrostu masy ciała z powodu dysbiozy jelitowej, gdyż ten stan zaburza kontrolę oraz równowagę uczucia głodu i sytości. Zatem osoby te często się przejadają. Natomiast, kończąc ten punkt, dodam, że jelita osób, które rzuciły palenie, są zasiedlane przez te same szczepy bakterii, co jelita osób zdrowych, więc jest nadzieja na powrót do zdrowia dla osób, które rzuciły ten nałóg. A teraz omówię dość szeroką grupę produktów, które niestety często pojawiają się w menu wielu osób. Choć wiele mówi się o ich związku z nadwagą, otyłością, to rzadko wspomina się o połączeniu ich spożywania z zaburzeniami pracy jelit. Otóż przetworzona żywność jest antybohaterką właśnie tego punktu, a swoją destrukcyjną moc zawdzięcza m.in. tłuszczom trans, o których nieraz słyszeliście Państwo w moich filmach. Badania naukowe dowodzą, że ich spożywanie prowadzi do znacznej dysbiozy jelit i wzrostu stanu zapalnego, co sprzyja rozwojowi różnych chorób przewlekłych. Zatem polecam wykluczyć lub też ograniczyć ze swojego menu słone przekąski, fast foody, słodycze lub też wątpliwej jakości konserwy. I to nie tylko ze względu na tłuszcze trans. Otóż kryją one również innych wrogów naszych jelit, których przedstawię Państwu w kolejnych punktach. A kolejny punkt to nasz stary, poczciwy cukier stołowy, który ukrywa się nie tylko w przetworzonej żywności, ale także w produktach powszechnie uznawanych za zdrowe. Często nieświadomie otwieramy dla niego furtkę do naszego układu pokarmowego, a on sieje spustoszenie wśród bakterii w naszych jelitach.
Myślę, że wnioski z badań, które Państwu teraz przytoczę, raczej nie będą zaskoczeniem. Wykazują one, że nadmierne spożycie cukru rafinowanego zaburza barierę jelitową, zwiększając przepuszczalność jelit i prowadząc do głębokiej dysbiozy mikroflory jelitowej, a stąd już krótka droga do osłabienia odporności i zwiększenia naszej podatności na infekcje. Ale to nie wszystko. Sięganie po produkty bogate w cukier rafinowany sprzyja rozwojowi nieswoistych chorób zapalnych jelit, a w tym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego czy też choroby leśniowskiego krona. Ograniczenie cukru warto rozważyć nie tylko ze względu na ryzyko wystąpienia cukrzycy, insulinooporności, nadwagi czy też otyłości, ale właśnie także dlatego, że osłabia on kondycję naszych jelit. Muszę nieco ostudzić Państwa entuzjazm, jeśli po tym, co właśnie powiedziałem, padliście Państwo na pomysł zamiany cukru na sztuczne słodziki, takie jak aspartam, sukraloza czy też sacharyna. Ponieważ pojawia się coraz więcej badań, według których te produkty również nie są przyjazne czy też całkowicie obojętne dla naszych jelit. Badania na zwierzętach sugerują, że skład flory jelitowej zmienia się w sposób niepożądany, prowadząc do zwiększenia nietolerancji na glukozę. Jeszcze inne analizy wykazują, że w ich obecności niektóre bakterie, a w tym Enterococcus fecalis oraz Escherichia coli, stają się patogenne, czyli zyskują właściwości chorobotwórcze. Ale chcąc być całkowicie rzetelnym, dodam, że do tej pory pojawiło się niewiele badań dotyczących wpływu słodzików na mikrobiom u ludzi. Mimo to zachęcam do spożywania ich z umiarem. Ważne, aby mieli Państwo świadomość, że na zdrowie naszych jelit wpływa nie tylko rodzaj pokarmów, po które sięgamy każdego dnia, ale także sposób ich przyrządzenia. To też warto wiedzieć, że smażenie jest szczególnie szkodliwe dla naszych jelit. Jestem pewien, że wiele osób mogłoby udzielić wielu trafnych odpowiedzi, gdybym zadał pytanie, dlaczego smażone jedzenie jest niezdrowe. Ale mogę się założyć, choć nie dam sobie za to ręki uciąć, że mało kto wspomniałby o jego negatywnym oddziaływaniu na nasz układ pokarmowy. A jak się okazuje, wpędza ono nasze jelita w niezłe tarapaty. Dlaczego? Odpowiem Państwu na to pytanie na przykładzie mięsa. Doniesienia naukowe sugerują, że jedzenie smażonego mięsa zmniejsza różnorodność mikroorganizmów zamieszkujących nasze jelita. Dodatkowo dominację w tej społeczności przejmują szkodliwe bakterie, podczas gdy liczba tych pożytecznych ulega zmniejszeniu. Ich ilość kurczy się jak oszczędności Polaków po wybuchu inflacji. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest rozwój stanów zapalnych w naszym organizmie oraz wzrost stężenia endotoksyn jelitowych. Zatem rezygnacja ze smażenia na rzecz gotowania może wspierać pożytecznych mieszkańców Twoich jelit. A kolejny punkt na naszej liście również będzie poświęcony diecie, ale nie konkretnym pokarmom czy też rodzajom obróbki termicznej, ale różnorodności posiłków, które spożywamy. Zauważyłem, że w ostatnim czasie wzrasta tendencja do stosowania monotonnych diet. Ale pamiętajmy, nawet jeśli wybrane przez nas pokarmy są najzdrowsze na świecie, nie wykorzystamy ich w pełni, jeśli nasze posiłki są zbyt monotonne. Aby wspierać rozwój bogatego świata mikroorganizmów w naszych jelitach, musimy jeść różnorodne pokarmy, które dostarczają wielu składników odżywczych. Bardzo istotną rolę odgrywają tutaj prebiotyki, gdyż stanowią one dla nich cenne pożywienie i wspomagają ich wzrost. O produktach, które warto włączyć do menu, nagrałem osobny film i serdecznie zapraszam do jego obejrzenia. Zdradzę tylko, że nie opowiadam w nim jedynie o ogórkach kiszonych. Kończymy temat odżywiania i ruszamy dalej, bo mam jeszcze wiele ciekawych informacji do przekazania. Natomiast wisienka na torcie zostawiłem na później, więc zachęcam, aby zostali Państwo ze mną do końca, bo naprawdę będzie ciekawie. I aby nie przeciągać, przejdę do konkretów, opowiem nieco o antybiotykach. Bez owijania w bawełnę. Zdradzę, że ich stosowanie jest jednym z głównych czynników zaburzających naszą florę jelitową. Wnioski badań są jednoznaczne. Jasno wskazują one, że antybiotyki zmniejszają różnorodność naszej flory jelitowej,
a także, co bardzo ważne, sprzyjają powstawaniu szczepów odpornych na ich działanie. Różne patogeny, a w tym Clostridium difficile, po zastosowaniu antybiotyków niestety łatwiej nas infekują, powodując ciężkie zapalenie naszego jelita grubego. To też zapewne pojawia się teraz pytanie. Dlaczego antybiotyki, które pomagają nam w walce z chorobami, są tak krytykowane? I tu, drodzy słuchacze, dochodzimy do sedna sprawy. Ja się absolutnie z tym zgadzam, że antybiotyki pomagają nam zwalczyć groźne patogeny. Ale pamiętajmy, że przy okazji niszczą one mikroorganizmy, które robią dla nas wiele dobrego. Mowa m.in. o szczepach Bifidobacterium czy też Lactobacillus. Problemem nie są antybiotyki, ale przypisywanie ich na każdą dowolną przypadłość, nawet na choroby wirusowe, na które nie mają prawa działać. Dlatego pamiętajmy, aby po antybiotykach przyjmować probiotyki po to, by odbudować przynajmniej w części utraconą florę, która pozytywnie oddziałuje na nasze jelita. A teraz opowiem Państwu o czynniku, którego nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować ze swojego życia, ale ważne, abyśmy się uczyli sobie z nim skutecznie radzić, zwłaszcza, że towarzyszy on nam każdego dnia. A tym tajemniczym towarzyszem jest nikt inny jak stres. Stres, jak wszyscy wiemy, potrafi naszemu organizmowi przysporzyć wielu kłopotów, nie oszczędzając przy tym naszych jelit. Stres powoduje zawirowania w naszym mikrobiomie jelitowym. Kolejno, zwiększa przepuszczalność naszych jelit, zmienia motorykę układu pokarmowego oraz osłabia zdolności regeneracyjne błony śluzowej. Jak możemy wyczytać w badaniu naukowym, ekspozycja na stres powoduje zmiany osi jelito-mózg, co niestety prowadzi do rozwoju rozmaitych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, w tym nieswoistego zapalenia jelit oraz zespołu jelita drażliwego. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego mikrobiomu i omówmy jedno bardzo ciekawe badanie, w którym analizowano skład bakterii jelitowych studentów w koledżu na początku i na końcu semestru. Nadmiar stresu, spowodowany oczywiście egzaminami końcowymi, wpłynął niekorzystnie na przyjazne mikroorganizmy, a w tym na bakterie kwasu mlekowego, powodując spadek ich ilości. A po co o tym mówię? Mówię o tym po to, by pomóc dostosować dietę do poziomu stresu w Państwa życiu. Jeśli nie jesteś w stanie uniknąć lub też wyeliminować stresu, powinieneś spożywać więcej prebiotyków, które odżywiają bakterie kwasu mlekowego. Natomiast wpływ na stres na nasze jelita to nie tylko stres związany z egzaminami, pracą czy też wystąpieniami publicznymi, ale także brak snu, który omówię w następnym punkcie. Do snu w moich filmach odnoszę się bardzo często, robię to również dziś, gdyż ma on ogromny wpływ na nasze zdrowie i tak samo jest w przypadku zdrowia naszych jelit. Każdy z nas wyposażony jest w taki wewnętrzny zegar biologiczny, który działa zgodnie z rytmem dobowym i pomaga nam regulować cykle snu i czuwania. Co ciekawe, bakterie w naszym przewodzie pokarmowym również funkcjonują według takiego zegara. Zatem w momencie, gdy jego działanie jest zakłócone, w naszym mikrobiomie zaczyna się spore zamieszanie. W jednym z badań naukowcy porównali skład flory bakteryjnej mężczyzn, którzy spali po prostu mało, bo około 4 godzin przez 2 kolejne noce, i tych, którzy spali przeciętnie około 8 godzin, również przez 2 kolejne noce. Okazało się, że już nawet ten krótki czas zaburzeń snu doprowadził do subtelnych, aczkolwiek niekorzystnych zmian w ich florze jelitowej. Jest to kolejny ważny argument przemawiający za tym, abyśmy zadbali o swoją higienę snu. I możemy być pewni, że podziękują nam za to nie tylko nasze jelita. I tak oto dotarliśmy do ostatniego punktu na dzisiejszej liście, którym jest brak aktywności fizycznej. Pamiętajmy, prowadząc siedzący tryb życia, narażamy się nie tylko na rozwój chorób metabolicznych czy też chorób układu krążenia, ale również na zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Na dowód tego przedstawię badanie porównujące florę jelitową kobiet aktywnych z mikrobiomem pań, które od ćwiczeń stronią. Jak zapewne się Państwo domyślacie,
U kobiet z pierwszej grupy stwierdzono większą liczebność korzystnych dla naszego ciała gatunków bakterii. W jeszcze innej analizie możemy przeczytać, że aktywność fizyczna przyczynia się do wzrostu poziomu maślanu oraz produkujących go bakterii. I w ramach wyjaśnienia dodam, że maślan, czyli kwas masłowy, to krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy, który w dużym stopniu odpowiada za zdrowie naszych jelit i pracę naszego układu odpornościowego. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.